Dobry, witam Was w następnym vlogmasie. Byłam przed chwilką na depilacji laserowej, a teraz podjechałam po Wikę i idziemy na zakupy świąteczne. Chcę kupić dekoracje na choinki, jakieś fajne dekoracje do domu. Mamy w planach odwiedzić 4 sklepy, pokażę Wam, co fajnego w nich jest, czy nam się coś spodobało. I ubrałam sobie dzisiaj czapkę na złodzieja z Kevina. Mi się ta czapka mega kojarzy z złodziejem z Kevina, tobie? Nie, z tym niższym, ale... wiesz co, miał dokładnie taką samą czapkę, tak ją też nosił, tylko czarną. I co tam, potem miał pepelone tutaj na głowie. No, także jestem dzisiaj złodziejem z Kevina i tak rozpoczynamy ten dzień. Pierwszy sklep, który odwiedzamy, to Leroy Merlin. Weszłyśmy i na wejściu zainteresowały nas te figurki. Przepiękne, jak na przykład postawić sobie gdzieś na parapecie, mega, nie? Ale nie są tanie, bo kosztują 29 zł na przykład ten samochodzik. No, 50. No, domek 49, ale mega wyglądają. Myślałam na ten rok taką choinkę biało-czerwoną, może gdzieś tam z jakimiś elementami srebra. W tamtym roku miałam taką bardzo minimalistyczną, powiesiłam tylko takie białe gwiazdki ośnieżone, a w tym roku chciałabym, żeby coś więcej się działo, ale powiem Wam, że w Leroy tych ozdób, bombek, jakichś takich laseczek świątecznych jest bardzo mało. Ja szukając bombek patrzę też na to, żeby te bombki były plastikowe, a nie szklane. Bo ja jestem taka, że mi często coś lubi upaść i wolałabym plastikowe, ale widzę, że większość, które nam się podobają w Leroy, są właśnie szklane, więc nie wiem, czy coś kupimy. Zmieniłyśmy lokalizację na Auchan, jesteśmy w Auchan i tutaj chyba będzie troszkę więcej rzeczy, które nas interesują. Znalazłyśmy to, co nas interesuje. Białe bombki plastikowe, a obok czerwone bombki plastikowe. Więc buszujemy. Zobacz. O, mówiła, że znajdziemy jakieś. Piękne. Ładne, bardzo ładne. Prosto z Auchan przyszliśmy do Pepco i właśnie, no pokaż Wika, bardzo ładne są. Takie... I myślę, że będą pasowały do mojego zamysłu. No, tak. Bierz. Ile? Bierz, jakie cenie są? A, Polska. 5 zł? Tak. No to weźmy 3 opakowania, no. Zastanawiam się w ogóle, bo nie wiem w sumie co zrobić z szczytem, no. Czy dać kokardę, czy dać jakiś szpic. Mamy dylemat z Wiką już w drugim sklepie. Oglądamy wszystkie szpice, ale nie wiemy na co się zdecydować. Ładna jeszcze jest ta kurtyna i w sumie wiesz, u nas są takie kurtyny okna tarasowe, nie? Mi się kurtyny bardzo podobają. U nas też mogłyby ładnie wyglądać. 40 zł. Mamy tą kurtynę, cukieraski, idziemy do kasy, nie? Nic więcej chyba nie ma chyba takiego. Nie, no i jak oceniasz zakupy w Auchan? Myślę, że w Auchan średnio. W Auchan średnio, lepiej... Ale Pepco? Nice. Chociaż w sumie i tu coś mamy. Zaraz jedziemy do Teddy Action, tak. Udało nam się z Wiką zaparkować obok McDonalda i darowiła nam się uwaga na frytki. Ja trochę zgodniałam, stwierdziłam, że coś jest skudne. Wika mówi, że chyba nic nie będzie jadła, ale znalazła kupon na frytki. Raz obudzało się. Więc wcinamy i lecimy dalej wyprzywać po sklepach. Jeszcze trochę potrzebuję bombek, więc mam nadzieję, że w Teddy i w Kipu i w Action znajdziemy resztę już dekoracji, które potrzebuję. Teddy niestety mamy dość mały wybór bombek. Może są jeszcze gdzieś, ale chyba nie, bo tutaj chyba są wszystkie bombki. No niestety w Teddy nie ma za dużego wyboru, wychodzimy z pustymi rękami. W Teddy, w Action, w Kiku, w Wisku nic nie znalazłyśmy, więc to jest nasza jedyna, ostatnia deska ratunku. I słuchajcie, makro było dobrą decyzją, bo ja szukałam właśnie takich lizaków. Wika, kocham cię. Znalazła. Bierzemy, myślę, że 6 sztuk. Znalazłyśmy w makro też takie duże laseczki, więc też je bierzemy. Jesteśmy po zakupach i powiem Wam, że ja jestem umordowana, naprawdę. Nie wiem jak ty, Wika. Ja też bardzo.
My przez 4 godziny chodziłyśmy po sklepach i jeszcze się wkurzałyśmy, że po nic nie było. Sklepów nic nie było. Całe szczęście, że koniec końców to makro nas zaskoczyło i mamy te lizaki, te laseczki. Ja trochę zgłodniałam, więc szybko wpadłam do biura, bo akurat tutaj w lodówce miałam catering. Zjadłam sobie owocki i dodatkowo szukam w biurze moich lampek z zeszłego roku z choinki, bo ja zwykle na taki sezon, na sezon letni wywożę rzeczy zimowe do biura. Mamy tu po prostu magazyn, mam więcej miejsca, więc nie trzymam tego w mieszkaniu, bo nie mam na to miejsca. No więc mam nadzieję, że znajdę te lampki. Nie kupiłam ich w końcu w żadnym z tych sklepów, bo stwierdziłam, że po prostu sprawdzę, czy mam. Bo lampki są dość drogim wydatkiem, więc jak mam, no to nie będę to kupować. Będąc w biurze, korzystamy z okazji i otwieramy przesyłki, które przyszły i te świąteczne nas zainteresowały. Ta jest z czego? Z Kilsa, tak. Tak. Kilsa. Co tam jest? O, to jest odpowiedź. Jakiś. O, nice. Pokaż. Krem? O, chyba krem jakiś. Chyba tak. Tutaj kolejna rzecz to jest. Balsam. Balsam do ciała z Kilsa. Fajnie, taka świąteczna edycja. A to drugie? To jest chyba jakiś serum. To jest pisane eliksir jasności. Okay. Jeszcze jedna rzecz tutaj jest. To jest skuteczna porcja nawilżenia. O, to jest jakiś... świąteczna edycja. Tak, to jest całe wszystko chyba. Super. Ładna. Krem do twarzy? Mhm, chyba tak. Ultra facial cream. Nice. Tak, chyba tak. Fajne. I taka cała paczka świąteczna. Fajne. Spoko. Wychodzimy już z biura i chciałam Wiktorii jeszcze wręczyć przedwczesny prezencik. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jak to kolejne? No tutaj mam jeszcze całą pakę prezentów. No, okej. Okay. Kalendarz adwentowy. Ja stwierdziłam, że nie będę go używała, bo mam już 3 kalendarze, więc mam nadzieję, że moja malutka mordka się ucieszy. Proszę. My dzisiaj z Wiką już słuchamy świątecznej muzyczki. Pokazałam Wiktorii taką fajną playlistę Vintage Christmas. Podoba fajne, się? Fajne, będziesz słuchała, także słuchamy. I podjechałyśmy teraz pod salon, bo jeszcze mamy tutaj do zawiezienia jedną paczuszkę. Mówiłam wam ostatnio, że dorzucam się do salonu urody Esty do szlachetnej paczki. Wybrali rodzinę, w której jest dziewczynka 14-letnia, więc przygotowałam jej trochę pielęgnacji, trochę kosmetyków i jakieś perfumki. Szefowa wychodzi z salonu. Akurat spotkała mamę, więc Wika zabiera mamę. Mama zabiera Wikę. Macie tu samochód? Gdzie? Tutaj. Ja tu przyszłam o 7 rano. No. Pa dziewczyny. Pa. Przyszłam się mega do domu, żeby być przed Kacprem. Przyszła do nas paczka z Zalando. Robiliśmy wspólnie zamówienie na Zalando, wybieraliśmy sobie jakieś tam ciuchy, jakieś rzeczy i ja na koniec zamówienia, przed, wiecie, jakby finalizacją, dorzuciłam jeszcze 2 rzeczy do koszyka. Prezenty dla Kacpra na Mikołaja. No i właśnie zanim wróci, chcę schować sobie je już. Otworzyłam paczkę szybko, wiecie, zaraz gdzieś tam schowam na te 2 czy 3 dni. Przeczekają. Koszulka z Ralfa. Kacprowi się bardzo podoba ta kolekcja z misiem. Podoba mi się mega sweter, ale sweter kosztuje prawie 2 koła, więc no takich prezentów sobie nie robimy, więc zamówiłam mu koszulkę, mam nadzieję, że mu się spodoba i do tego perfumy Jimmy Choo Man. Myślę, że perfumy to jest taki prezent mega, także mam prezent, nie wiem, jak obejrzy ten vlogmas przed Mikołajkami, no to po prostu dam mu wcześniej, ale myślę, że może nie będzie oglądał, no nie wiem, jak zobaczysz Kacper, to dostaniesz wcześniej, to daj znać. Włożyłam sobie już do torebki i chowam zaraz gdzieś, żeby nie znalazł. Wszystkie ozdoby z wszystkich sklepów pozbierałam do jednej torby. Włożyłam je tu wszystkie i jutro podczas ubierania choinki i dekorowania mieszkanka pokażę wam, co dokładnie mam i gdzie planuję umieścić. Pora na kalendarze, lecimy sobie dzisiaj z trójeczką. W Sinseju mamy bransoletkę albo naszyjnik. I w środku była bransoletka ze śnieżynką. Piękna. Zobaczmy, czym zaskoczy nas trójka w The Body Shopie. Tu jest 3. I w trójeczce mamy miniaturkę żelu pod prysznic British Rose. Piękny zapach. Kalendarz z jedzonkiem. Coś bym w sumie przed spaniem przekąsiła dobrego. Może niekoniecznie zdrowo, ale no zobaczymy, co będzie w trójce. Gdzie jest trójka? Jest. I słuchajcie, w trójeczce mam takie muesli. Miks różnych suszonych owoców, nasion, mega. Na śniadanie do jogurtu, do mleka. No i mamy godzinę 22
I ja padam, serio padam. Jestem od 8 na nogach. Rano nagrywaliśmy w studiu filmiki do kampanii. Zeszło nam naprawdę trochę czasu przy tym. No a potem ciągle bieganie po sklepach. I tak się mówiłem wam, że naprawdę marzę teraz o tym, żeby lecieć pod prysznic i wskoczyć pod kołdrę i iść spać. Jutro znowu zaczynam dzień wcześniej rano. Także żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa i widzimy się już jutro.